Smakołyki przygotowane przez koła gospodyń i pasjonatów regionalnej żywności, dekoracje wielkanocne wykonane przez lokalnych artystów i moc atrakcji dla całych rodzin czekały na uczestników jarmarku wielkanocnego zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach. Jedliśmy dzisiaj chlebek pieczony swojski ze smalczykiem i ogórkami i do tego jeszcze taki pasztecik swojski, no przepyszny. Tworzymy wszystkie rzeczy, które tu mamy na stoisku, z owoców, ziół, warzyw i to zawsze polecamy. A z okazji jarmarku wielkanocnego przygotowaliśmy wyroby. Bardzo ładne świeczki wielkanocne, baranki, ciasteczka. Widoczki malowane na sklejce farbą akrylową i pociągnięte lakierem, cieniowane zapałką, bardzo pracochłonne. Mieszkańcy w tak licznej grupie, jak tu dzisiaj widać, przychodzą, czyli jest to dowód na to, że cieszy się to jakimś poparciem i jest to skuteczne, to co Miejski Ośrodek Kultury tutaj prowadzi, proponuje dla mieszkańców. To już czwarta edycja jarmarku wielkanocnego w Jezioranach. Kolejny raz areną wydarzenia stała się miejscowa hala sportowa Osiru. Na mieszkańców i przybyłych gości czekały stoiska, prezentacje lokalnych artystów i animacje kulturalne przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Przygotowaliśmy występ hip-hopowy. Wystąpiło dwie grupy, jedna składająca się z 5 osób, jedna to duet. Jak co roku przygotowaliśmy dla mieszkańców wiele atrakcji, zarówno występy artystyczne naszych grup twórczych z Ośrodka Kultury, ale także przygotowały się dzieci z lokalnych przedszkoli i szkół. Jarmark wielkanocny stał się okazją do integracji mieszkańców i szansą zapoznania się z miejscową kulturą i tradycją. Dzieci mogły spróbować swoich sił na scenie, tańcząc, śpiewając i prezentując talenty, które na co dzień rozwijają podczas zajęć artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv